Witajcie serdecznie, Jakub Kulik dla Fansportu, a ze mną w studiu długo oczekiwany, ukrywany w piwnicy, trenujący z samymi workami podobno i zniewalczący z niedźwiedziami, Mateusz Leśniak-Tarzan. Cześć Kubuś, witam Was serdecznie, cześć wszystkim. Na ile to ile w tym prawdy, że zostałeś zamknięty w piwnicy, żeby przygotować najlepszą formę życia Tarzana 2.0? Wiesz co, na ile to jest prawda? Chyba w 100%, bo trochę w tej piwnicy w Mighty Bursach się zamknąłem, żeby trochę potrenować i odnaleźć siebie w tym wszystkim, wyjść ze swojej strefy komfortu i trochę zrozumieć ten sport tak naprawdę. Nie? Słuchaj, to głównie właśnie taka była motywacja, że chciałeś się poświęcić, troszeczkę rozwijać i też te projekty, o których pewnie porozmawiamy sobie troszeczkę później, to sprawiły, że na chwilkę się też odsunąłeś, czy nie było jakichś tutaj interesujących walk, bo generalnie wiemy, że ten świat free fightów to w nim cały czas jesteś. Wiesz co, ogólnie chyba po walce z Caimano dostałem takiego pstryczka chyba od Heiligu, żeby znaleźć swoje miejsce chyba w szeregu i nie dostałem żadnej oferty od tamtego czasu. I z porozumieniem z moim głównym trenerem Damianem Napkowskim z Grudziądza stwierdziłem, że muszę trenować, a zaczynałem nowy projekt, który wchodził w moje życie i musiałem gdzieś iść i coś zacząć robić. I od dłuższego czasu się zabierałem, żeby iść do Mighty Bullsów. Ale wiesz jak to jest, nie? Nowe miejsce, nie wiesz co i jak i trochę Kacper Brodzia, którego serdecznie zapraszam, mówi idź, wszyscy wiedzą, czekają na ciebie. Ty, ja tam wchodzę, ja mówię, siema, no o, tam siedzą, wiesz, wszyscy w szatni, siema. Ja mówię, no ja na trening i wiesz, a wszyscy tak na mnie patrzą i mówią, on tu robi, nie? No i tak zacząłem. I jak się pytasz, po ile karnet? No. czy są studentki? Ale serdecznie pozdrawiam chłopaków, trenera Grzegorza Jakubka, naprawdę. Solidna ekipa i mega im dziękuję za czas i spędzony razem. Jeśli progres jest i to czujesz, to pewnie będzie to też widać na twojej walce, bo już za niedługo ta walka, tak. Na którą chyba już długo czekasz. Ja już nie mogłem się doczekać, naprawdę czekałem. W sensie, może nie czekałem na... Jak dostałem telefon i dowiedziałem się z kim, to byłem trochę taki... Kurwa, o, przepraszam. Może... Nic się nie dzieje. Trochę zażenowany, może nie zażenowany, no bo nie zażenowany, może to jest złe słowo, które użyłem. Trochę taki niedoceniony, o, może w ten sposób, nie? Że tyle trenuję, wiesz, tyle dałem z siebie, ale tak naprawdę, później porozmawiałem z menadżerem i on mówi do mnie, ty, ale Tarzan, nikt cię nie widział od dłuższego czasu, schowałeś się i ślad o tobie zaginął tak naprawdę, nie? W dżungli. Tak, i wiesz, i tak naprawdę później sobie to przemyślałem, okej, to jest dobry czas, żeby pokazać się w nowej odsłonie, nie? I wyjść na tą pierwszą konferencję, żeby mnie wszyscy zobaczyli tak naprawdę, nie? Słuchaj, no, strollowany generalnie też się dosyć mocno rozwija, mocno trenuje, ja też to mówię otwarcie wszędzie, że no fajne zestawienie, ciekawi mnie, cieszę się, że jesteś, chociaż widziałbym pewnie lepsze zestawienie na tej karcie walk, jakbym troszeczkę ale pomieszał. Po takiej przerwie jest, mi się wydaje, odpowiednie i dla mnie to jest też wyzwanie. Nie lekceważę go, chcę się z nim bić i mam nadzieję, że damy dobry pojedynek. No to super. Porozmawiamy sobie jeszcze później o tym całym twojej przygodzie we Freak Fightach, bo to jest taki kawałek, część twojego życia, która wydaje mi się, że cię bardzo mocno zmieniła i sprawiła, że chyba jesteś... pamiętasz pierwszy nasz wywiad, nie? Pamiętam na Elite Fighters, jeszcze nie pracowałem w fansporcie, wyobraźcie sobie, robiłem swój program i robiłem taką relację z Gali i tam się poznaliśmy. Tak, także... tak. Pierwsza moja walka, no. Szkoda, że Elite Fighters wypadło, bo powiem ci, ta gala na plaży... Wszyscy, wiesz, na drinka, na pici biegali tam wszyscy. No naprawdę, było fajnie. Słuchaj, to było jeszcze za czasów twoich występów w Królowych Życia. I za czasów jeszcze picia, nie? I za czasów jeszcze picia. Też uprzedzałem cię, że ten wywiad może być troszkę trudny, ja jestem na to przygotowany. Wiesz, ja dlatego długi okres nie przyjeżdżałem tutaj, bo ja nie byłem gotowy jeszcze na tą rozmowę. Wiesz, mentalnie może jeszcze i tak jakby personalnie nie byłem gotowy. Nie? No to też krok po kroku sobie przejdziemy. Zapytam cię o tych Królowych Życia, bo też widzów pewnie to ciekawi, pewnie nie wszyscy, którzy są zaznajomieni z tamtym programem, są ciekawi, jak trafiliście do Królowych Życia. Wiesz co, w ogóle pierwsze jakby podrygi, pierwsze wiadomości, które dostawaliśmy, to dostawała Anka na Instagramie, bo jakby pokazywaliśmy swoje... Ja wtedy jeszcze Instagrama chyba nie miałem. Anka pokazywała, moja żona, którą serdecznie pozdrawiam. Wtedy dziewczyna, jeszcze dziewczyna, narzeczona. Tak, narzeczona. Pokazywaliśmy swoje wyjazdy, wiesz, nasze życie na Instagramie i ludzie coraz bardziej się zaczęli tym interesować. I jakaś chyba headhunterka zaczęła do nas wypisywać, że jest tam propozycja programu, nie?
I my to olaliśmy raz, olaliśmy to drugi raz, olaliśmy to trzeci raz. I za czwartym razem ja usiadłem z Anką i mówię, słuchaj, to może być dobry pomysł, żeby cię rozreklamować. Twój salon, jesteś jedną z najlepszych stylistek w Polsce. Fajna reklama, choć wyjdziemy do ludzi, fajnie się prezentujesz, zrób to dla siebie, nie? No i słuchaj, i nagraliśmy i odezwaliśmy się do tej pani i nagraliśmy pierwszą scenkę, taką z telefonu w ogóle, wiesz, w toalecie. I ona ubrała się na, wiesz, że wychodzi no niby na Sopot, nie? I ona się ubrała i miała piersi na, wiesz, tak wiesz, no wystawnie, nie? Duży dekolt. Tak, duży dekolt. I ja, ona nagrywa, wychodzi się i wychodzi do mnie i mówi tak, Pysiu, ja idę na Sopot. Ja tak spojrzę, gdzie z tymi cyckami na wierzchu, oszalałaś? Mówię, nigdzie nie idziesz. I ją ściągnąłem i tą scenkę wysłaliśmy. I po 3 tygodniach kazali nam wysłać jeszcze chyba 4 scenki. Nagraliśmy te 4 scenki. Ja w międzyczasie pracowałem, to był okres, w którym pracowałem na budowie. I po chyba siedziałem w kanałach i czyściłem kanały wtedy. Pamiętam to jak dzisiaj. To. I dzwoni telefon do mnie o 9 rano. Pysiek, Pysiek! Do, wiesz, ja siedzę... Zwalniaj się z roboty, słuchaj, nie, jesteś bogaci. Siedzę po kolanach, kurwa, wiesz, w gnoju za przeproszeniem, wiesz, a ona mi dzwoni. Ja mówię, co ty chcesz? Ja mówię, mów. Dostaliśmy się do telewizji. Ja mówię, dobra, oddzwonię. Nie cieszysz się? Ja mówię, no nie, teraz, nie? No i od tamtego czasu, wiesz, jakby nie mogę zdradzać, jak to, wiesz, wyglądało od kuchni, ale po 2 tygodniach przyjechała ekipa, 20 osób ci wchodzi do mieszkania i wiesz, akcja. Malujemy. Gramy, wiesz. I to był taki przestrzał w ogóle tego, co się działo w naszym życiu, że w jednym momencie mojego życia to pogłębiło mój nauk, ten program, a w drugim etapie pomógł mi trochę wyjść z tego wszystkiego. Słuchaj, program na pewno, tak jak w życiu wielu osób, pewnie zmienia, bo wraz z takim programem pojawia się popularność, ta rozpoznawalność, pewnie też na ulicy. To była raczej pozytywna, czy też negatywna ta popularność na początku? Wiesz co, pierwszy sezon programu to ja piłem. I jakby to, co Kamilowi, którym przyjechałem właśnie, opowiadałem w samochodzie, że osoba uzależniona. Ja po pierwszym sezonie patrzałem w lustro i ja mówię, ja jestem przecież zajebisty. Przecież jak ja zajebiście wyglądam, jak ja zajebiście gadam. A tak naprawdę to jest, w ogóle nie, tak nie jest, nie? Bo osoba uzależniona zawsze widzi siebie w superlatywach, a nie widzi jak siebie, wiesz, jakie ja mam relacje z ludźmi, jak ja jestem zajebisty, jak gram w telewizji. A to była w ogóle nieprawda, nie? Ja się po prostu jakby z sezonu na sezon się pogrążałem coraz bardziej w swoim samozachwycie, którego nie było tak naprawdę, nie? Słuchaj, i te pierwsze takie styczności z osobami, które was rozpoznawały gdzieś, to właśnie też bardziej o to bym chciał dopytać. Jakie były ich reakcje? Jak wiesz co, różne były. Różne były reakcje. Z jednej strony mnie uważali za takiego pajaca telewizyjnego, bo ja zawsze jakby w telewizji nigdy nie hamowałem się przed tym, żeby to miało się oglądać. Ankę zawsze, wiesz, traktowali jak najlepszą, najcudowniejszą i wiesz, taką, że jakby z jednej strony do niej się trochę pozytywnie nas odbierali. Po pierwszym sezonie mieliśmy taki pozytywny odbiór, nie? Pierwszy sezon był taki przełomowy, że jednak się nadajemy i jest fajnie, wiesz, sąsiedzi nas zaczęli zaczepiać, wiesz, ludzie zaczęli, wiesz, krzyczeć pod oknami, to był hit, nie? Alga, Tarzan, piąta rano, nie? Kochamy was! Tak patrzę, a tam 4 stoi pod oknami, bo wiesz, jak nagrywaliśmy nasze mieszkanie, no to było widać jakie osiedle, nie? No i gdzie, jak które okno, nie? Słuchaj, na ile, że tak powiem, formuła programu pokazywała realne rzeczy, na ile było też rzeczy pewnie takich reżyserskich? Wiesz co, jakby sytuacje, które były przedstawiane w programie, były w większości nasze takie, tylko były trochę czasami podkręcone przez, wiesz, reżysera, ale ogólnie były nasze. No. Słuchaj, a jak inne osoby w programie? No bo poznałeś chyba takie najbardziej rozpoznawalne też osoby z programu, to Laluna czy Dagmara, to jak oceniasz, jak je poznałeś? Wiesz co, ja nigdy nie miałem żadnego problemu z nimi, mega pozytywne osoby, wiesz. Każdy ma swoje, wiesz, jakby przyzwyczajenia i swoje charaktery, ale jakby nigdy nie było takich, jakby, wiesz, między nami jakichś dziwnych sytuacji. Macie wszyscy z tego programu jakieś dalej takie relacje? Że tam... mam, do dzisiaj mam relacje z Patrykiem, bo z nim dużo nagrywałem, mieliśmy dużo scen razem mieszanych, że jeździliśmy do nich, oni do nas, więc z Patrykiem do dzisiaj mam jeszcze kontakt, a tak to nie mam z nikim. No każdy też swoją drogą gdzieś tam pewnie. Tak, każdy poszedł swoją drogę, wiesz, niektórzy nagrywają jakieś inne programy. Nadal jesteśmy w TTV, nadal jesteśmy na antenie.
które serdecznie pozdrawiam. Tak więc program nie znika, tak? No, nagrywamy inne programy w międzyczasie. Nie? A, okej. Okay. No to też o tym porozmawiamy sobie, bo też była usterka w Twoim wykonaniu. Oj, była. Ale nie trwało to zbyt długo. Wiesz co, z mojego występu na usterce no nie jestem za bardzo dumny, ze względu na to, że tam była jedna sytuacja taka, w której dostałem pstryczka w nos, można powiedzieć, takiego. Nie chcesz tego rozwinąć. Wiesz co, zdarzało mi się przychodzić po prostu zmęczony na plan, bardzo. I nie dźwignąłem presji po prostu tego wszystkiego. Nie? Słuchaj, a ten moment właśnie w programie, powiem Ci szczerze, właśnie ta szczególnie chyba pierwsza część, te pierwsze edycje, o tak to mogę nazwać programu, to właśnie był moment ukazujący Ciebie w tych właśnie trudnych momentach w Twoim życiu. W moim życiu, nie? I jak patrzysz tak teraz z perspektywy czasu na siebie, to co sobie myślisz? Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że jakbym zaczął nowe życie. Totalnie. O tych dwóch, w październiku mija 2 lata, jak jestem w pełnej trzeźwości. Ostatni pościg miałem z Mateuszem, świętej pamięci, którego serdecznie pozdrawiam tam u góry. Ale mam wrażenie, że jestem jakby nowym człowiekiem, nie? Naprawdę. W ogóle siebie poznaję na nowo. Każdy jakby moje zachowanie, relacje, które wiesz, jakby buduję na nowo. Zajebiście się czuję, naprawdę. Kontroluję swoje życie. O, pierwszy raz w życiu. Kiedy miałeś pewnie takie pierwsze uczucie, gdzie zobaczyłeś, że pewnych rzeczy nie kontrolujesz, pewne rzeczy wymykają ci się z rąk? No generalnie, kiedy poczułeś, że to jednak jest problem? No bo pewnie dużo osób ci to mówiło wcześniej, natomiast ty tego nie widziałeś. Wiesz co, ja zauważyłem, jak zaczął być... Kurde, kiedy ja zauważyłem, jak zaczął być problem? Jak codziennie zacząłem odpalać wrotki już. Wiesz, normalni ludzie funkcjonują, a ja zaczynałem dzień od 200, od czegoś jeszcze. Nie? I wiesz, i tak dzień w dzień. I później, wiesz, później Janka przychodziła do domu, wiesz, ja udawałem, że wszystko jest okej, nie było okej, awantura wychodziła, piłem, nie? I obwiniałem cały świat, wszystkich naokoło obwiniałem, tylko nie siebie za to wszystko, nie? Były pewne historie, o których nie mogę mówić, które też jakby powodowały ten stres i to wszystko, co było w mojej głowie. Z których teraz tak naprawdę wychodzę z tych wszystkich problemów i teraz się tak naprawdę siedzę i zastanawiam się, że to nie jest takie złe to wszystko. Nie? Jeżeli jesteś w pełnej trzeźwości i masz poukładane w swojej głowie to, co chcesz robić i jesteś pewny tego w 100%, to jesteś w stanie naprawdę, kurwa, przynosić góry. Nie ma dla Ciebie problemu. Teraz te problemy, które miałem wcześniej, dla mnie są załatwiane w 15 minut. Nie ma takich problemów teraz, które bym nie mógł załatwić. Zadzwonić do kogoś, czy z kimś się nie dogadać. Nie ma takiego czegoś, jak jestem w takiej formie. A jak rozmawiasz teraz ze swoją, no już żoną, wtedy jeszcze dziewczyną, to jak ona wspomina ten czas, bo to chyba nie ciężko, było dla niej łatwo. Ciężko. Ja mam do dzisiaj wypominane jeszcze niektóre rzeczy i pewnie będę miał przez... Wiesz, ciężko jest jakby zapomnieć komuś, kogoś, ktoś ci krzywdził, kurde, za przeproszeniem parę lat, nie? No bo ja krzywdziłem osobę parę lat, wiesz, to jednak jest to choroba, ale jakby, no wiesz, te sytuacje i te złe emocje, które dawałem jej, no to ja dawałem jej świadomie, nie, w pewnym momencie. Ja manipulowałem ją świadomie, żeby pić, nie, i wszystko, wiesz, ja jakby, alkoholicy i narkomani są największymi manipulantami wszystkiego, nie, sytuacji tego, żeby się naćpać czy napić, nie? Naprawdę. I ja powiem Ci szczerze, że ja sobie dałem taki czas na naprawienie tych wszystkich relacji, tych wszystkich sytuacji. Dałem sobie tyle samo czasu, co piłem. Ćpałem. Tyle samo sobie czasu dałem na naprawienie tego wszystkiego. Nie? Bo to jest długoterminowe, bo tak naprawdę, wiesz, pieniądze możesz odrobić. Dom możesz odbudować, ciuchy możesz odkupić, formę możesz naprawić, tak jak widać. Wizerunek możesz zmienić. Najgorzej, z czym ja się zmagam, to jest z naprawieniem relacji z pewnymi osobami. Bo znają mnie z czasów, gdzie byłem, chujem za przeproszeniem, kłamcą, kurwa, oszustem i manipulantem. I teraz widzą mnie, wiesz, że 2 lata jestem trzeźwy, a pamiętają mnie z tamtych czasów. Nie? Ciągnie się to jeszcze za tobą? Ciągną się do dzisiaj? Takie relacje, które bardzo mi zależy, żeby je naprawić. Mam takiego przyjaciela też jednego. Wiem, że będzie to najcięższe, żeby naprawić taką relację z taką osobą, która, wiesz, jakby przez lata, wiesz, psułem to wszystko, nie? No i tak samo z Anką, jak mam, wiesz, relację, którą odbudowuję. Na przykład teraz sobie nie wyobrażam, żeby pijany wrócić do domu, czy się napić, nie?
w ogóle. Nie mam w ogóle, jakby miałem trzy sytuacje krytyczne, w których jeden raz się obudziłem w sklepie i tak patrzę przez półkę, a drugą miałem bodajże jakieś, nie wiem, miesiąc temu, w której się pokłóciliśmy i pierwszy raz chyba wyznałem jej, wyjeżdżałem do rajdowego Świra, którego już serdecznie pozdrawiam, i miałem od trzech dni taki wewnętrzny niepokój, bo jakieś znowu sprawy, powychodziły jakieś rachunki, coś było to, i taki wewnętrzny niepokój miałem. I pierwszy raz jej powiedziałem, że wiesz, pierwszy raz o swoich uczuciach powiedziałem, że słuchaj, ty chce mi się chlać. Pierwszy raz w ogóle, wiesz, to jest strasznie, dla alkoholika to jest kurwa, wiesz, to powiedzenie jakby, które, wiesz, jakby wyznanie całej szczerości swojej, nie? Bo pierwszy raz o tym mówisz, nie? I wtedy nagrywałem jeszcze chyba reklamę dla Fitness Authority na Palm Team, w którym biorę udział, później ci powiadam. Szybka reklama. I w piątek i w sobotę nagrywałem, a w niedzielę musiałem wyjeżdżać w nocy do Suwałk. I w sobotę cały dzień dzwoniłem do niej i mówiłem, no jak tam kochanie, ona mówi, no ja idę dzisiaj na imprezę, i zacząłem się nakręcać, że ona idzie na imprezę, ja muszę wyjeżdżać, i wiesz, zacząłem o tym myśleć, się programować, nie, sam. W międzyczasie cały czas czułem gdzieś zapach alkoholu, kurwa, nie wiem, wiesz. Zaczęło mnie, wiesz, telepać, kurwa, cześć. Wracam do tego domu i wiesz, wróciłem chyba o 21 i mieliśmy kolację tam o 22. I pojechaliśmy na tą kolację i ona mówi, co ty jesteś taki zły? Ja mówię, ty, no chce mi się tak pić, jestem taki nerwowy, że muszę jechać, wiesz, wszystko mnie zaczęło denerwować. Dobra, nie przesadzaj, nie? Zaparkowałem samochód, ona poszła do knajpy i przed knajpą stało sześciu chłopa i ja po prostu, wiesz, przechodziłem, sam ich zaczepiłem, wiesz. Mogłem przejść obojętnie, a stali na środku i, wiesz, z bara mnie pociągnęli, a ja się odwróciłem i już chciałem, wiesz, atakować, żeby się wyżyć tylko, nie? Bo zawsze jak mam taki problem, to wiesz, ja na przykład wiem, że mata i trenowanie daje mi stabilizację tych moich emocji i tego wszystkiego, nie? A wtedy ja nie potrafiłem skontrolować swoich emocji. No i wróciliśmy do knajpy i wróciliśmy do domu. Ja mówię, wyjeżdżam. Ja mówię, daj mi znać, jak będziesz wychodzić. Ona wtedy mi powiedziała pierwszy raz, no. A ty jak chlałeś, to mówiłeś mi, gdzie idziesz. I wtedy mnie to tak zabolało, słuchaj, że jakby zacząłem się trzęsieć. Ja mówię, nie wyjadę, dopóki, wiesz, nie uspokoimy się. Tam od słowa do słowa i wyjechałem. I pierwszy raz miałem sytuację taką, że musiałem się zamknąć w pokoju. I przez 6 godzin, jak leżałem w tym hotelu, nie mogłem dojść do siebie, nie? Tak mnie telepało. Ale nie pomyślałem, żeby iść do baru, bądź że cokolwiek, tylko taki wewnętrzny, kurwa, nerwoból, taki miałem, pierwszy raz miałem taką krytyczną sytuację wewnętrzną, nie? Którą czyli, musiałem opanować. Czyli to cały czas trwa? Myślisz, że to są jakieś takie skłonności, które dany organizm może mieć do tego, że... Tak, to jest cały czas, wiesz, jakby jak programujesz swoje ciało przez 6-7 lat, że twoim jedynym jakby ujściem emocji jest picie, czy ćpanie, czy bądź jakaś impreza, no to w pewnym momencie, jak nie dajesz temu organizmowi i nie znajdziesz sobie, ja znalazłem zamiennik, tak? Sport i jakby kontrola swoich emocji na macie, bo sam wiesz, jak mata działa na człowieka. Jak taka mantra, to twoja taka, wiesz, jakby uspokaja twoje emocje i wszystko i daje ci pokorę mega w życiu, nie? I wtedy miałem też taki okres, że 2 tygodnie nie mogłem przez coś trenować i to był taki właśnie krytyczny okres dla mnie, że nie miałem tego zamiennika, nie mogłem się wyżyć i to zaczęło się kumulować we mnie, nie? Wszystko, emocje, nie? Ale powiem ci, że po tym jak się obudziłem następnego, nie spałem całą noc oczywiście, jak się obudziłem następnego dnia, miałem suchego kaca, czułem się jakbym chlał całą noc, normalnie, wstałem zajechany jak Pięty Jezusa, słuchaj, jak po grubej imprezie. Ja mówię, Jezu, co się dzieje, wypiłem kawę i byłem tak dumny z siebie w tym samochodzie, że skontrolowałem taki atak tej paniki wewnętrznej i tego, wiesz, chęci wypicia, że zadzwoniłem do Anki i mówię, no ogarnąłem, no ja jestem dumna z siebie. I to, jak ona powiedziała do mnie, że jest dumna ze mnie, to była najlepsza nagroda z tego wszystkiego, nie? No słuchaj, wygrałeś najtrudniejszą wojnę, bo najtrudniejsze wojny toczy się z samym sobą. No, to jest naprawdę najtrudniejsza batalia, którą przechodziłem w życiu, nie? Masz teraz już takie doświadczenie właśnie, jak przeciwdziałać takim sytuacjom, żeby być jak najdalej właśnie tej pokusy? Wiesz co, ja wrzuciłem się w taki wir jakby ciężkiej pracy, trenowania, rozwijania się i jakby osiągania sukcesu samego w sobie, takiego wiesz, jakby mentalnego i w tym wszystkim, że jakby nie mam teraz jakby czasu na to, żeby pomyśleć o tym, żeby się napić na pewno, bo problemy załatwiam na bieżąco. Z ludźmi mam zajebiste relacje. Naprawiam je, buduję je dalej. I wiesz, jakby jestem inspiracją dla tych ludzi, staram się być. I teraz wyobraź sobie, że ja już byłem nieraz przy sytuacji, gdzie przy stole, wiesz, pili sobie ludzie, to już mogłem się napić. Ale co to by ci ludzie, którym daję tą motywację do tego, że można się zmienić, co oni by sobie pomyśleli wtedy, nie? Ten jeden drink czy jeden kieliszek by zniszczył całą kurwa moją drogę przez ostatnie 2 lata.
Wszystko by zniszczył. Ten jeden drink. No tak, to jedno mogło wszystko przekreślić. Wszystko zniszczyć. Teraz on tak pierdoli, wiesz, stop kokaina, kurwa, leczy tych ludzi, pomaga im wychodzić z tego uzależnienia, a tu chleje, kurwa, przy stole, nie? Farmazon następny, nie? No to, no, to jest prawda, że to... wiesz, im dłużej czas ucieka, nie, tym jesteś, wiek... im dłużej jestem w trzeźwości, czym większa odpowiedzialność na mnie wisi. Ja mam takie wrażenie. A im dłużej jest ciężej, czy nie, ciężej było już jest łatwiej. Łatwiej jest. Jest dużo łatwiej. Nie? Teraz jest naprawdę, jest zajebiście, no, kurwa. No bo właśnie, wiesz, przychodzi spotkanie ze znajomymi i generalnie no ciężko zabronić komuś. Wiesz co, ja nie mogę obarczać swoimi problemami innych. Przecież to jest twoje życie. Możesz się, ty je kontrolujesz. Możesz robić, co chcesz. Ja po prostu, ja, to nie jest tak, że ja, wiesz, ja nie mogę. Ja po prostu nie chcę. W życiu trzeba sobie odpowiedzieć, że pewne rzeczy nie są dla ciebie. Ja jestem destrukcyjny, prawie całe życie sobie przejebałem i prawie, kurwa, skończyłem tam na dole. Ja tam byłem, kurwa, jedną nogą. Uwierz mi, nie polecam. Uwierz mi, nie polecam, jak się tam obudziłem. Nie? Tam nie jest, kurwa, przyjemnie. Więc... Słuchaj, powiedziałeś też w jednym z programów, że właśnie w Królowych Życia, że tak nauczyłeś się radzić sobie problemami z domu i... Wiesz co, no bo no nie jest to, wiesz, nic do ukrycia, że mój ojciec był alkoholikiem, który ciężko miałem przeprawę w życiu jako dziecko i mój dziadek też był alkoholikiem. Ja mam po prostu gen alkoholika w sobie. I wiesz, jak od małego patrzysz na to, jak jest przemoc w domu i alkohol i radzenie sobie z problemami, to jest picie alkoholu, to jeżeli zostajesz sam i nie masz tych wartości w sobie, dlatego bardzo szanuję rodziców, którzy dają te wartości dzieciom i uczą ich od małego i programują ich, jak sobie radzić z problemami, bo później co ja miałem zrobić, wiesz? Ja nie znałem innych, kurwa, wiesz, zamienników, jak sobie radzić z tymi problemami. Tak naprawdę. Butelka była najbliższym, kurwa, problemem, wiesz, realizacją. No dorosły człowiek, ale brakuje mu właśnie tego klocka, który... Nie wiem, ja teraz mam wrażenie, że naprawdę, jak ja bym, kurwa, nie wiem, zaczął życie na nowo, jakbym w ogóle był w ogóle zupełnie galaktyce. Jak ja oglądam te programy, jak ja patrzę na siebie, wiesz, jestem zażenowany sobą, ale z drugiej strony pokazuje mi to, jaką drogę przyszedłem. Nie? No ja dlatego podkreślam, kiedyś nawet teraz, jak się zobaczyliśmy, to widać po tobie, że jesteś uśmiechnięty, jesteś inną osobą. Natomiast te dramaty się rozgrywają, cały czas gdzieś się takie dramaty rozgrywają, natomiast no, twoja sprawa była jednak na widelcu, była jednak na oczach widzów i jak ty się z tym czułeś, że jednak no sporo ludzi, bo niektóre, ja nie wiem, nie znam statystyk wyświetleń samego programu, ale filmy czy też shorty na YouTube, to są robią łącznie milionowe wyświetlenia, więc to jest jednak twój problem, dosyć wstydliwy, który rozgrywał się na oczach ludzi. Który dał jakby też promocję programu, nie? Jakby nie, może nie promocję, źle to nazwałem, ale jakby promocję nas trochę, nie? Trochę nas wypromował ten mój problem, wiesz? Trochę nas pokazał z innej strony, że jednak zajebista para może mieć problemy. Nie? To było tak pokazane. Ja myślałem, wiesz, na początku było to tak powiedziane, że dobra, przedstawimy mój problem i później ja go naprawię i znowu będzie, wiesz, zajebiście, że będę super. Ale ja nie dźwignąłem tej presji. Jak powiedziałem o tym problemie, to wylała się na mnie taka fala hejtu, że ja po prostu tego nie dźwignąłem. Nie? Jak czytałem te, teraz to wiesz, jakby nie czytam tych komentarzy, a jak czytam, to tam może 2-3 są negatywne. Ale wtedy było ich około setki, nie? Zostaw tego alkoholika, przecież on ci ciągnie w dół, wiesz. I były, na ulicy, widziałem na ulicy, to. Widziałem na ulicy ludzie, wiesz, mnie wyzywali, kurwa, w sklepie, jak coś kupowałem, wiesz. Na przykład jak byłem jeszcze w tamtym okresie, kupowałem flaszkę, no idź, się najeb, nie? To najlepiej ci wychodzi, nie? Takie teksty do mnie ludzie rzucali, nie? Więc wiesz, to było, kurwa, bardzo ciężkie, nie? Że ja cały czas w tym programie byłem jakby, ja nie mówię, bo program mi dał, kurwa, naprawdę bardzo dużo ten, nie? W ogóle stacja, ekipa serdecznie, którą pozdrawiam, bo naprawiliśmy to wszystko, w sensie ja to naprawiłem, bo oni chcieli dobrze dla mnie. Oni chcieli właśnie pokazać, że jesteśmy normalną parą, która ma problemy i później jakby, żeby wyjść z tego, to ja tego nie dźwignąłem później. A kiedy był taki kluczowy moment, czy jesteś w stanie taki wskazać, czy to było kilka takich momentów, kluczowy moment, kiedy spróbowałeś i udało się skutecznie, bo domyślam się, jeśli dobrze pamiętam, to była terapia i kiedy po prostu poczułeś, że musisz coś zmienić, musisz to zwalczyć. Ale ten kluczowy, z którym przestałem całkowicie? Tak. Bo prób były trzy. Dobra, dlaczego się nie udały te wcześniejsze próby? Wiesz co, bo ja mi się wydaje, że ja to robiłem wtedy dla wszystkich naokoło, tylko nie dla siebie. Okej. Okay. Tu robiłem, bo walka.
Na Elite Fighters. To przez te... Ja przecież połowę przygotowań najebany na Elite Fighters byłem. Przygotowywałem się. Przecież ja setkę piłem po treningu. Słuchaj. Później było, że program nagrywam, to dla programu było znowu, że coś, bo trzeba nagrać coś, to znowu przestałem. Później palma mi taka odbiła po tym, kurwa, pierwszej walce i po tych programach. Ja myślałem, że jestem, kurwa, niezniszczalny, jestem zajebisty i wiesz, że ja mogę wszystko. To sobie popijałem codziennie. I później tak naprawdę, jak sięgnąłem dna całkowicie i obudziłem się w hotelu, bez złotówki, kurwa, najebany, naćpany jak świnia, za przeproszeniem. Stanąłem, kurwa, wyszedłem z tego hotelu i mówię, kurwa, mam dość tego, że każdy się ze mnie namija. Nikt nie traktuje mnie poważnie, nawet moja kobieta już do mnie telefonu nie odbiera. I wtedy to był kluczowy moment, jak stanąłem, mówię, kurwa, no nie, no nie dam rady już tak dalej. I to było takie, że to było już, stałem przed wyborem, albo idę już pod bramę, bo to już był ten moment, albo, kurwa, wiesz, z zami w oczach wychodzę z tego, nie? I wtedy tydzień mieszkałem u byłego trenera w piwnicy. Czwartej rano budził mnie zimną wodą. I później jak wyszedłem, no to szedłem na pierwsze treningi, to był styczeń, chyba pamiętam. Jak się ucuciłem z tego, wiesz, wszystkiego, to łzami w oczach, bo miałem 50 zł w kieszeni, nie? Nie miałem na trening nawet. Jak jechałem na pierwszą walkę, co z Heligu dostałem właśnie, co mój cudowny menadżer Dawid Walasek mi załatwił z Karwatem, no to miałem 350 zł w kieszeni. Jechałem, jak wychodziłem do oktagonu, to buty do, kurwa, New Yorka kupowałem za 80 zł, bo nie miałem czym wyjść. No, a przygotowywałem się 2 tygodnie, w sensie 4 treningi zrobiłem. No, potem. Ale też te sporty walki, no, no dały ci szansę, o tym też bardzo chciałbym zaraz porozmawiać, ale chyba toczenie tej walki z nałogiem, no nie jest łatwe, jeśli jesteś w świecie show biznesu, czy tych influencerów. No nie jest to łatwe, bo wiesz, naokoło to wszystko jest, nie? Ja na szczęście, ja nie jestem aż tak jakby w tych, wiesz, filarach tych influencerskich i nie otaczam się tymi ludźmi, bo mam swój, wiesz, dom i jakby jestem trochę odizolowany od tego. Nie jestem singlem, który biega po imprezach i wiesz, co chwilę widzę, jak ktoś do kibla. Ja na przykład siedzę w knajpie, ja spojrzę ci na stolik, ja widzę, kto jest naćpany, kto jest najebany, a kto co chwilę do kibla lata. Ja to mam rozkminione wszystkich od razu w sekundę. Jak ja z tobą rozmawiam, to ja potrafię wyczuć, czy ty jesteś po dwudniowej imprezie, czy po jednej. Jak ktoś do mnie mówi, że nie pije, ja mówię, kurwa, co ty, kurwa, kogo ty oczekujesz? Ja wystarczy, że spojrzę na kogoś. Ja od razu wiem. No bo to widać po twarzy. Po cerze, po oczach, po wszystkim widać, nie? Po twojej mimice twarzy, po, kurwa, twoich ruchach, po wszystkim, nie? No. A sporty walki to jakby... Wiesz co, sporty walki jakby... To, że dostałem ten kontrakt w tym Heiligu, dał mi drugie życie. Dał mi drugie życie, że ja mogę wyjść z cienia telewizyjnej ofiary. Mogę pokazać siebie. Ja tam, kurwa, nic nie umiałem w tym ringu. Nic. Jak Karwat się na mnie położył, ja mówię, kurwa, co teraz? Chłop leży i mnie leje, kurwa. Nie? Ja mówię, co teraz? Z tyłu ktoś mi coś krzyczy, kurwa. Publika krzyczy Tarzan. Ja mówię, co tu się dzieje, nie? I wiesz, jakby... Było najlepsze to w tym wszystkim, że miałem, przegrałem oczywiście, ale pożegnali mnie z brawami, wiesz, i fajne było to, że musiałem wsiąść w pociąg, bo o 6, miałem pociąg o 12, bo to gdzie była, w Krakowie gala, nie? Ty jechałeś gdzieś, mieliście coś nagrywać, tak, no, pamiętam. Plan zdjęciowy, odebrali mnie od razu rano z tego i to był taki, powiem ci, kluczowy moment, bo cała produkcja się tak stresowała, czy ja wsiądę do tego pociągu, czy nie odpalę wrotek w Krakowie. Wszyscy byli tak zestresowani, kurwa, że ja tam na telefonie wszyscy wisieli. Czy ja wrócę na plan zdjęciowy, a wiesz, plan zdjęciowy 3-dniowy, to wiesz, ile kosztuje. No, wszyscy, się nie ustawieni, nie? Wszyscy ustawieni. Wszyscy ustawieni. A ja wziąłem ten puchar, kurwa, i poszedłem do tego pociągu, wsiadłem. I to był taki kluczowy dla mnie moment, bo jakby nawet przez chwilę nie pomyślałem o tym, żeby zostać na afterze i może, wiesz, a sobie tam drineczkę, kreseczkę sobie mam, nie? Wiesz. Nie, to było wtedy już taki, że wróciłem, pojechałem i jakby wróciłem w pełnej trzeźwości z tego. No a jak już poznałeś ten świat, znasz świat telewizji, świat tych influencerów, to jak oceniasz ten świat i to towarzystwo? Wiesz, chyba nie mi oceniasz ludzi, nie? Ja naprawdę jestem ostatni do oceniania ludzi, ale zagubione duszyczki, nie? Jeszcze dużo osób jest bardzo zagubionych. Moim zdaniem. Ja może, wiesz, nie jestem jakimś topowym influencerem, bo się tak nie nazywam.
Może nie jestem jakiś kurwa turbosławny, może nie jestem rozchwytywany, może mam walki jakieś słabsze i wszystko, ale kurwa jestem sobą teraz w tym momencie, nie? I może jestem w kategorii B, teraz nie jestem jeszcze tam u góry, ale na mnie jeszcze przyjdzie czas. Ja sobie spokojnie swoją ścieżką dreptam i będę trzymał klasę, wizerunek i będę dawał ludziom przykład. Trochę wiesz, trochę podświruję, trochę się pośmieję, ale ogólnie będę trzymał fason. No generalnie to dobrze brzmi, że nie chcesz robić czegoś na pokaz, na siłę, żeby za wszelką cenę zabłysnąć. Ja już to przerobiłem. To już się, tego się nie da. Ja już nie dam rady, tak, wiesz. Wiesz, o co chodzi. Ja jestem wkurzony, że wiesz, mi zasięgi nie idą do góry. Ja jestem wkurzony, że wiesz, idę na konferencję i wiesz, i jakby jestem takim, kurwa, wiesz, chłopem, który sobie siedzi, ale nie mam tych turbo zasięgów, nie jestem jakąś wielką gwiazdą. Ale na to trzeba sobie zasłużyć. Ja stwierdziłem, że po prostu pokażę to już w klatce. To, co jest najpotrzebniejsze. Ludzie chcą krwi i bitki, no to będą ją mieć. Może to jest moja droga do, wiesz, osiągnięcia tego wyższego levelu i wejść tam do góry. No słuchaj, umówmy się, na pewno lepsza niż poprzez kontrowersyjne czy patologiczne zachowania. Ja już to przerobiłem, patologiczne zachowania. Ja już to kontrowersje robiłem z bombą. Ja to przerobiłem, te wyzywanie się, wszystko, ale wtedy nie miałem tego, co mam teraz w głowie. Tych umiejętności może, które mam lepsze i tego mentalu, który mam, i tego spokoju, ducha. Teraz byś inaczej podszedł do tego pojedynku, tak, jeśli chodzi o konferencję? Tak. No, zupełnie inaczej. Nie, oczywiście nie żałuję tego, bo to też pewnie jakiś etap był w moim życiu, nie? Ale ja wtedy, wiesz, ja inaczej bym kontrolował rozmowę na pewno niż wtedy, nie? Na pewno bym nie dał się tak wyprowadzić z równowagi. No. Myślisz, że... Znaczy, to wiesz, to było też trochę celowe ze strony bomby, no trochę tak. On umie podkręcić, nie? Atmosferę, umie, no. A miałeś z nim kontakt teraz po jego wyjściu? Miałem, rozmawiałem z nim, no. My go chcieliśmy tu do studia ściągnąć, ale się nie udało, więc... Rozmawiałem z nim, wszystko jest ok, wraca na swoje tory, serdecznie go pozdrawiam. No słuchaj, może nowa federacja gdzieś tam się nim zainteresuje. Na pewno jest ciekawym kąskiem do wzięcia. No na pewno, no. Na pewno. I wiesz, ja też nie oceniam, bo takie kolorowe ptaki freakfightów są potrzebne. No on też lubi i umie dymić, nie? On umie, on umie. On ma to co? Ma ten gen X, nie? On ma. Jego nie przegadasz. No. Nie przegadasz. Słuchaj, wczoraj to się zastanawialiśmy, kogo najbardziej nie lubi, bo Kasia robiła z nim wywiad i generalnie kilka nazwisk padło. Powiem ci tak, nie sam program chyba Królowe Życia, ale to właśnie freakfighty paradoksalnie zmieniły twoje życie i na dzień dzisiejszy nadały sens życiu, bo chcę już skupić się bardziej na tych pozytywnych aspektach i na tym, co się teraz dzieje u ciebie. Freakfighty i głównie freakfighty, można powiedzieć, dały mi taki ten drugie życie, bo od momentu Karwata później miałem bombę. I program jeden, który nagrałem w międzyczasie, Nasi w mundurach, dał mi też takie drugie spojrzenie na mnie od strony innej dla widza TTV, nie? Tak naprawdę. Po tym programie, jak byłem chyba wtedy w Meksyku, jak była emisja tego programu, to było przed walką z Kaimaną, pamiętam, no. Dostałem propozycję, bo ja wtedy miałem delikatną, jakby bana miałem na programy w TTV, no tam pewną sytuację. Ale dostałem drugą szansę, bo dobrze się sprawiłem na pewnym planie i zadzwonili do mnie, żebym wziął udział w takim programie. I mówili, że to survival, coś tam. O, zajebiście, nie? I to było tak, że to było, plan zdjęciowy był 16-dniowy. Ja miałem miesiąc do walki z Kaimaną. A Kaimano, wiesz, no, mocny zawodnik, nie? Nie spieszy łapanki. To była, kurwa, z nim to była najcięższa droga, kurwa, w moim życiu, nie? Od momentu wzięcia walki do momentu wyjścia do oktagonu i do zejścia stamtąd. I w międzyczasie ja mówię, no druga szansa się taka nie znajdzie programu. No to wziąłem ten program i mówię, no to co teraz? No pojechałem w te koszary, no w tej mieście, kurwa, w tych koszarach na 16 dni. Plan zdjęciowy codziennie po 16 godzin. No to po 16 godzinach, jak kurwa, tak, i chłop, i napierdalałem. Biegałem, tlen chociaż, żeby utrzymać, pompki, walka z cieniem. I tak 16 dni robiłem. Później po planie zdjęciowym pojechałem szybko do Grudziądza. I wiesz, i dwa tygodnie, no co zrobisz dwa tygodnie tak naprawdę? Ani mocnych sparingów nic nie zrobisz, nie? No to zrobiłem tydzień, jeden mocny sparing, no i mówię, no trudno, świeżość łapię i wychodzę, to robię. I z nim była chyba największa batalia mentalna moja, w mojej głowie, nie? Taka, wiesz. Jak już wyszedłem do klatki, mówię, kurwa, widzę go, wiesz, na ważeniu złapałem go i mówię, dobra, nie jest taki silny. Mówię, może sobie poradzę, nie? Mówię, okej. Okay. Jak wyszedłem do walki i go zobaczyłem, mówię, kurwa, no dobra, robimy to jednak, nie? No.
i po walce. Tam akurat brakło doświadczenia, tak, wydaje mi się. Tak, no, ja nie chciałem się w ogóle z nim bić. Wiesz, o co chodzi? Ja teraz pierwszy raz wychodzę do walki, do której ja chcę się iść bić. Ja będę bił. Ja już trochę jakby mam już trochę jakby narzędzia do tego, żeby to robić. Nie? No. A wtedy ja nie chciałem go bić, bo ja nie umiałem. Ja myślałem, kurwa, strzelę go, to on mnie zaraz nokautuje. A miałem gdzieś tam z tyłu głowy, miałem jakąś tam ofertę w międzyczasie, że miałem w grudniu się gdzieś bić. Mówię, dobra, trzeba to przetrwać. Zróbmy ten, zróbmy fajne show i tyle, no. Aby przetrwać. Nie? No. Nie chciałem się z nim bić. W sensie, później już się odpaliłem i tam było parę wymian. Mówię, dobra, bo może go ustrzelę, nie? Ale jakby... Nie byłem tam przygotowany na to, inaczej, jak teraz bym wyszedł, to bym zupełnie inaczej tą walkę poprowadził. Będziesz chciał kiedyś rewanż? Na pewno. Na pewno. Bo dużo ludzi mnie pyta na przykład teraz, jakby ta walka teraz wyglądała, nie? Z nim. Serdecznie go też pozdrawiam. Ale to jest dobra cecha, bo to jest taka zadra wojownika. Inaczej, czasami ludzie... Szczególnie to we free fightach widać, no dobra, przegrałem, ale tam mogę zawalczyć z kimś innym, zarobiłem. A jednak mi się zawsze podoba to, że ktoś dąży do rewanżu, chce rewanżu, niekoniecznie musi kogoś wyzywać, ale wie, że ma tak, dobra, przegrałem, ale chcę jeszcze raz, nie? Nie, ja chcę jeszcze raz, no jest to, wiesz, jakby ja wziąłem tą walkę ze względu na zaległości, które spowodowałem piciem i wszystkim i musiałem po prostu jakby ratować się i popłacić parę rzeczy. Ale jakby gotowy fizycznie na niego i psychicznie, mentalnie i umiejętnościami nie byłem, więc ja inaczej, ja w tej klatce dałem wszystko z siebie. Ja po prostu więcej nie umiałem. Ja nie umiałem więcej. Ja nie umiałem, ja nie wiedziałem jak skrócić dystans, ja nie wiedziałem, ja wiedziałem jak go złapać w pół. Tyle co mi narożnik, wiesz, trener mi tam, tyle co oni mogli zrobić przez ten krótki okres, to zrobiliśmy. Chodzenie na nogach i uciekanie tak naprawdę i jak była wymiana, no to wchodziłem w tą wymianę, nie? Może, wiesz, się trafi. Przepraszam, halo, mam ważny komunikat. Chciałbym zakomunikować, że Tarzan jest, pojawił się w drugiej wersji i zaczyna robić porządek w Free Fightach. Po kolei, każdy po kolei jest wywołany do tablicy. Po kolei, żeby nikt dwa razy nie dostał. No. Słuchaj, zmierzając już ku końcowi, muszę o to zapytać, bo fajne projekty, fajnie się teraz rozwijasz, studio tatuażu, też motocykle. Pracownia graficzna. Tak, wiesz, ja na przykład to muszę podziękować mojej żonie i Damianowi Lamkowskiemu, mojemu takiemu jakby przyjacielowi, bratu starszemu, że ukierunkował mnie trochę w tą stronę, że te free fighty się skończą. To wszystko się skończy zaraz. Wiesz, te influencerzy, te życie, to się zaraz skończy. Zaraz wszyscy i tak będą go dupcami, za przeproszeniem. Ja stwierdziłem, że muszę coś z tym wszystkim zrobić na szybko. No ten projekt już od dłuższego czasu się tam, wiesz, budował w mojej głowie i stwierdziłem, że trzeba to wszystko przelać w tą stronę, żeby coś po tym wszystkim zostało. A połączyłem, wiesz, pasję z tatuaży, z motocyklami, z fajnymi ludźmi, z których mam koło siebie Kamila, który siedzi tu na kanapie drugiego, który teraz maluje w tym momencie. Mamy ludzi, którzy się szkolą. To, żeby ten projekt poszedł. Wyjdziemy trochę na YouTube'a do ludzi z tym wszystkim. Teraz będziemy otwierać już niezależne studio w centrum Gdyni, do którego Cię zaprosimy też serdecznie. I będziemy Przyjadę się też... Na pewno. Tak, tak. Może jakiś tatuaż Ci zrobimy w międzyczasie. No, słuchaj, mam dwa. Powiem Ci tak. No. Kusi mnie bardzo, żeby całą rękę zrobić, wiesz? No to Ci zrobimy wycenę. Chciałeś zapodać małą literkę. Nie. Przegrałem te negocjacje. No. Ale jakiś fajny chętnie. Mniejszy może nawet. Tak, tak, tak. To ciekawy wywiad, powiem Ci. Fajnie chyba pogadaliśmy, nie? Tak mi się wydaje. No. Tak mi się wydaje. Chętnie odwiedzę też z motocyklem jest plan, żeby wpaść. Nawet ktoś napisał komentarz pod wywiadem. Tak, widziałem. Tylko nie róbcie z mordy dupy. Tak, widziałem. Więc po sezonie po prostu przyjedziesz, zrób sobie trasę. Może w międzyczasie Ci zrobimy jakąś dziarkę, że jak przyjedziesz zostawić motocykl, może jakiś tatuaż Ci zrobimy. No właśnie tak o tym mocno pomyślałem i tak się chyba dogadamy, no że teraz w sezonu trzeba korzystać, ale po sezonie. Dobra, teraz zapytaj mnie, kogo będę lał po kolei. No, kogo będziesz lał po kolei? Tego, kogo lał. No. Biorę wszystko. Słuchaj, menadżer działa, tak więc... No widzisz, w tych spodniach smurfowych siedzi tutaj. Nie no, kogo dadzą... Na ten moment idę się bić z trollowanym. Co będzie po tej walce i jakie propozycje będą. Na pewno... Domyślam się, że jeśli to będzie efektowne zwycięstwo, to... Zostaje w prime. To jest... Na ten moment, na następną walkę na pewno. Jeszcze.
No to dobra, no to... No nie, o, poczekaj, menadżer kiwa. Nie, na pewno plany są bardzo długosiężne, jeżeli dam tą mocną walkę i efektowną. I, no wiesz, on ma 3-0 w prime, jeżeli go wiesz. I też jest niedoceniany często. I też jest niedoceniany często. Więc ja myślę, że to będzie dobry pojedynek, mocny pojedynek. Słuchaj, życzymy sobie tego my wszyscy jako kibice, tobie też kurde, tego fajnie życzę. Było, Kuba, w nareszcie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Trzymajcie się. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że się wywiadzik podobał. Jak się będzie nazywał kanał? Już macie OCC TV. OCC TV. Tak więc zachęcamy do subskrybowania. Tak. Będziesz się musiał nauczyć tej regułki, którą mi zawsze Kasia powtarza. A jak ona idzie? Subskrypcja i łapka w górę. A, no to czyli słuchajcie, zostawiajcie tutaj subskrypcję, łapkę do góry i tymczasem zajebistego wtoreczku. Dzięki bardzo. Na razie.